wyjątkowo mocno przeszkadzał. I że to spotkanie będzie nam tu bardzo jednak mimo wszystko się podobać. Przyjemna do grania mimo tego wiatru. Jest zdecydowanie lepsza niż tutaj, gdzie stoimy, ale do tego też już trzeba byłoby się przyzwyczaić. Okazja teraz dla gospodarzy. Szansa na uderzenie na bramkę i prawie się udało. Też tutaj na pewno przez sztab szkoleniowy będzie w jakiś sposób zmieniana w zależności od sytuacji. Na razie kolejny atak prawą stroną, próba strzału, ale też nic z Woliborza na 5 metry. Próba tej akcji, zamknięcia tej akcji strzałem. Hrebela obserwował, co się dzieje z piłką. Okazja tak dość ciekawie wyprowadzona. Hrebela z problemami, słupek, jeszcze ta piłka wybita. No i właśnie tak trochę wydaje się, że trzeba tutaj zagrać. Jeszcze raz ta piłka przegrana wzdłuż bramki. No tutaj naprawdę bardzo dużo problemów stwarzają teraz goście. Szymski pilnowany, nie ma do kogo teraz też rozegrać. Szymski już blisko przeciwnika, niepilnowany jest teraz tutaj jednak zawodnik Słowianina, ani przez Kaczmarka po takich dośrodkowaniach bramki. Teraz jednak to było zbyt nisko, piłka wybita przez obrońców gości. No a ten strzał teraz z daleka. Kaczmarek z pierwszej piłki, dobrze do Stefańskiego, nie ma spalonego, dośrodkowanie, okazja na uderzenie, jednak tutaj prawie, szkoda, że to prawie robi tak dużą różnicę. Kostko ryzykownie, ale skutecznie. Misiak teraz tu się jeszcze utrzymał przy piłce, choć to tylko na chwilę. Szansa dla gości. Dobrze, Kaczmarek tutaj jeszcze, Hrebela. No i cóż tam się stało? Utrzymał się przy piłce, nie ma spalonego. Jest Stefański, ubiega go Kaczmarek. Szansa dla gospodarzy. Kaczmarek, Stefański, no chyba trzeba było szukać tej gry. A teraz już chyba trzeba byłoby szukać takiego zagrania, nie będzie spalonego, na pewno nie może być tu spalonego, okazja, no i zmarnowana moim zdaniem teraz ta sytuacja koncertowo. Teraz strzał tutaj nad poprzeczką, przechwycone przez szubę. I od razu nerwy ze strony szkoleniowca wałbrzyskiej drużyny, ale nie ma się też czego dziwić, czemu dziwić, to tutaj zdecydowanie takich błędów nie można unikać. A teraz faul i rzut karny. Hrebela miał okazję w tym sezonie już dwukrotnie bronić 11 swoich rywali, także kto wie, czy nie powtórzy tej sytuacji teraz. I ponownie Fabian Hrebela ratuje Górnika Nowe Miasto przed utratą gola. Arbiter by grać dalej. Teraz również bez faulu. Piłka w polu karnym. Okazja dla gości. Pusta bramka. No i nie udało się strzelić bramki z rzutu karnego. Udało się zdobyć po akcji. Uciekają punkty. Uciekają te bezpieczne lokaty. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda się to jeszcze zniwelować w następnych spotkaniach. Teraz za to dobra, ciekawa propozycja wykonania z tego fragmentu gry. Że mimo wszystko warto tutaj cały czas wierzyć, walczyć, próbować punktować, by powalczyć do samego końca o jak najlepszy rezultat. Jest już ładna kolejna akcja, która daje 5. gola.